Zacznijmy robić to zadanie w końcu. Zacznijmy je robić. To jest tutaj. Z karczmarzem. Witam, zapraszam. Pogadajmy z karczmarzem, chyba że... A nie, ja już gadałem. Pokaż mi swoje towary. A co tak przyjemnie pachnie? Dobra, i teraz tak. Zawsze karty można kupić. Kupujemy oczywiście karty. W międzyczasie mogę mu coś sprzedać? Chyba nie. Podoba mi się to miejsce. No chyba. Gdy przybyłem z Undvik, stała tu ruina. Mewy srały do kufli przez dziury w strzesze. Kupiłem tę budę, zakasałem rękawy i zrobiłem z niej porządny lokal. Skąd nazwa Nowy Port? Na Undvik prowadziłem Stary Port. Kilku stałych klientów przychodzi tutaj wieczorami, żeby powspominać dawne czasy. Dobra. Dzięki za poświęconą chwilę. Dobra, i teraz tak. Pierwsze co... Czekajcie, Discorda wyłączę, bo tam jakieś powiadomienia będziemy dostawać. I będzie nam psztykać i pykać. I teraz tak, patrzcie. Witam, ajej, dobra, już. Czwóreczka. Dzięki za... Okej. Musimy opytać tutaj ludzi. Tak? Znam takich jak ty. Znasz takich jak ja? Tak? Witaj. Ja tam prosty człowiek jestem. A ciebie co to przyniosło? O, Jawor. Jaworem. Pepe Jam? Pepe Jam. Ale bym taki świeży chlebek i taki Jawor serek. Jawor jest z wyspy. A ja pływałem tam kiedyś bez przerwy. Mógłbym ci wyrysować linię brzegową z pamięci. Piękna trasa, gdyby nie te chędożone syreny. Mnie się pytaj, mnie albo Axela Antordaroch tam siedzi. Co ktoś z Artskeik może wiedzieć o Undvik? Inaczej gadałeś, kiedy Hjalmar załogę zbierał. Już ci przeszła miłość do rodu Ancrate, co? Co jakaś pepega z niego, co on to? Jawor jest miejscowy, a ty znasz te wody. Dlaczego nie popłynęliście z Hjalmarem? Bo na taką wyprawę trzeba porządnego wodza, a nie młokosa, co tylko myśli, gdzie podłożyć głowę, żeby zarobić guza. Ja kiedyś... Ty to byś tylko siedział na życi i kręcił nosem, zerikańska księżniczko. Dzielny chłop się trafił, trzeba brać! Gdyby mi te morskie kurwy nóg nie poszarpały, sam bym popłynął z Hjalmarem, zamiast dzielić stół z taką zrzędą jak ty. Ty to byś z każdym wypłynął, kto by cię do załogi wziął, nawet i z krachową córką. Te syreny, o których mówiłeś, dużo ich jest na Undvik? Strasznie dużo. Więcej niż na innych wyspach. A gdzie to? Na jednym połowie opadły mnie i Larsa. Zanim zdążyłem je odgonić, jego wciągnęły w wodę, a mnie tak poszarpały, że... Nie, szkoda gadać. Jak odganiać syreny? Od razu poznać, żeś nie wyspiasz. Rogiem Hornwala wystarczy zadąć, a spieprzają, aż fale idą. O cholerka. Chcę się dostać na Undvik. Następnemu się przygód zachciało. No to słuchaj uważnie, jeśli nie chcesz skończyć na dnie. Wyjdź z portu i płyń na południowy zachód. Uważaj na skały wystające z wody. Będziesz się musiał między nimi nieźle nahalsować. Część z nich jest tuż pod powierzchnią, więc nie zaryj dnem. Jak ci podziurawią kadłub, to po tobie kilka minut w lodowatej wodzie i jesteś trup. Ja kiedyś... Do rzeczy. Jak chcesz. Uważaj też na prądy. Mogą cię znieść z kursu i rzucić na skały. Jak ci się poszczęści, dotrzesz do plaży, na której miał wylądować Hjalmar. No dobra. Miło się rozmawia, ale na mnie już czas. Bywajcie. Pomyślnych wiatrów! No ale fufu, wiesz, to jest ciężko tak w niektórych wypadkach zaprogramować. A wiesz czemu tak jest, fufu? Dlatego, że zawieszają głos. Bo to jest przystosowane pod wszystkie języki, w sensie animacja trwa cały czas tak samo. Natomiast nie da się idealnie czasowo powiedzieć w każdej kwestii tak tekstu, żeby za chwilę osoba, która ci przerwie, wbiła się dokładnie w tym momencie, kiedy skończysz wypowiadać ostatnie słowo. Musieliby, kurwa, każdy dialog, każdą animację dialogu i czas trwania do innej kwestii dostosowywać w innym języku.
najlepsza broń na nic, gdy słaba. Ale to w większości gier tak jest. Ostrzegałem, że pogoda się zepsuje. I najlepsza broń na nic, gdy słabe ramię ją dzierży, prawda? I najlepsza broń na nic, gdy słabe dzierży je ramię. No, powiem wam, że to ma dużo, dużo oczywiście prawdy, tak? A, uważaj. To jest dużo prawdy, tak. Tutaj musimy iść. Co to za dźwięk? Co tu się wydarzyło? No, płotka. O nie, to jest tutaj, gdzie harpie. Dobra, a harpie to są jako co? Jako humanoidy? To se olej bym jakiś wdupił od razu na miecz. Spadnę czy nie spadnę? No, płotka. Hybrydy? A, bo tu nie... No, czekaj. Clan Uncraid. Dobra, idę pieszo, o. Ślady ciągniętych noszy. Kogoś ciągnęli. Coś się działo ogółem. Tam są harpie u góry. O, coś tu się dzieje. A, to nie są harpie, to są po prostu syreny. I co to jest, troll? Czy jakiś tytan, gigant? Gigant. On nie karmi. No, wie się, żeś se przesrał. Ten krzak jest najlepszy. To aż mi się Elex przypomina. Aż Elex Gothic, no bo w Gothicu przede wszystkim tak było. Zbadaj wnętrze statku, a tutaj używając tego, dobra. Ja sobie zapiszę tu w ogóle. Ślady giganta. Bydlaku. Tam te syreny są easy, jak tak pojedynczo to spoko. Wracać mi pora w rodzinne strony. Do długiej chaty z trzechą kładzione. Czekają mnie tam i cóż wie. Wielka, piękna, niczym we śnie.
Tracę ręce sztywnieją, oddech się wie. Więc wracać mi pora w rodzinne strony. Do długiej chaty z strzechą kładzionej. Znam piosenkę, którą śpiewałeś. Co tu robisz? Patrzcie, drużyna, następny idzie. A tyle razy im powtarzałem. Co mówisz, Wilfredzie? Oszalał. Tak, oni się nigdy nie nauczą. Ten sobie przynajmniej piosenki posłuchał przed śmiercią. Kim byli ci ludzie? To moja drużyna. Przysięgali, że mnie nigdy nie opuszczą. I patrz, dotrzymali słowa. Ten wysoki to Wilmar. Obok niego po prawej Wilfred. A ten, co się tak jąka, to Wilhelm. Dlaczego ty i twoja drużyna zostaliście w tym miejscu? Nie możemy odejść. Gdybyśmy znowu spróbowali, gigant by nas wszystkich pozabijał. Tak jak innych. A w ogóle gigant, widzieliście, że taki kawałek mięsa dał do środka statku, tak jakby go nakarmić chciał. Czemu gigant cię oszczędził? Moja drużyna i syreny pomagamy mu budować to wszystko. Ja szyję żagle i czasem uciekam, a wtedy syreny przylatują i przynoszą mnie tu z powrotem. A po co mu ten okręt? Gdzie chce popłynąć? A nikomu nie powiesz? Moim ludziom mogę ufać, że będą milczeć jak grób, ale ty... Nikomu nie powiem. No dobrze. Gigant chce wypłynąć tą łajbą, żeby gromić bogów podczas Ragnarok. Ostatniej bitwy przed końcem świata. A statek jest już prawie gotowy. Mało tu zwierzyny, a widziałem, jak gigant daje ci jedzenie. Skąd je bierze? Nie wiem, nie pytam. Drużynie smakuje. Tam na ziemi leży ogryziona ręka. Co? Gdzie? Wilmar, kurwa, mać miałeś zadbać, żeby był porządek! Nie umiesz dochować żadnej tajemnicy. No, mieliśmy do wyboru albo to, albo umrzeć z głodu. Ale wiesz, nikogo nie zmuszałem. Cała drużyna głosowała za. Co tu się wydarzyło? Zjedli kogoś, kurde? Okaże się, że on zjadł jeszcze swoją załogę. Szukam Hjalmara Ancreid. Podobno wybrał się tu z drużyną, żeby pokonać giganta. A tak, widziałem ich i Wilmar też. Jesteś pewien, że ci się nie przywidziało? Wilmar ma sokoli wzrok. Stali w tym samym miejscu, co ty teraz. Wszyscy wyglądali dość marnie. Rudy Leif, Folan, Vigi. Między nami mówiąc, ten chłopak ma trochę nie po kolei w głowie. No i młody Ancreid. Pamiętasz, kiedy to było? Kiedy co było? Kiedy Hjalmar Ancreid i jego ludzie tu byli. A to... nie pamiętam. Pytaj Wilhelma. No, Wilhelm, kiedy to było? Mówili, dokąd pójdą? Mówili Wilmar? A tak, mieli rozbić obóz przy starej wieży strażniczej. Łatwo ją poznać, bo stoi pośrodku doliny i zupełnie niczego nie strzeże. Spróbuję wrócić po ciebie, kiedy już znajdę Hjalmara. Taki jesteś pewny, że go znajdziesz? I może jeszcze całkiem sam zabijesz giganta? Żebyś oni się... są tacy sami, nie Wilhelm. Wydaje im się, że są nieśmiertelni. Czas na mnie. Bywaj. Słuchaj, jakbyś rzeczywiście miał tu wracać, to przynieś mi ze wsi trochę solidnej dratwy. I gwoździe. Gwoździe też nam się kończą. Będziesz pamiętał? Gwoździe i dratwa. Będę pamiętał. Ty, ale jak gwoździe i dratwę, to chyba mam przy sobie, czy nie? Patrzcie, dru... A, dobra. Czas na mnie. Bywaj. Me. Prochy. Tam jest jakaś skrzynia.
Wezmę mu ten alkohol, bo jeszcze on się opije. Ślady ciągniętych noży. Jest dziwne, bez dźwięku. Poza... do woza. Tara tara tonga. Obóz Hjalmara. Zostali zaatakowani. Złamany kręgosłup, jakby spadł z dużej wysokości. Tyle ran. Musiał długo walczyć. Dwie osoby. Nie trzymały się razem. Te ślady są starsze. Ktoś odłączył się od obozu przed atakiem. O cholera. Coś się wydarzyło się. Czekajcie, tu coś jeszcze mam zrobić, moment. Siodła też muszę wywalić, faktycznie. Czy siodło mam tylko jedno, nie? A te ważą one coś? One ważą kilogram. Ej, właśnie, a skór ja nie będę potrzebował? Chyba do potem pancerzy już nie trzeba skór. Według wagi, gdzie się sortuje? Waga. No, niedźwiedzia 6, 3. Mogę je sprzedać w sumie, żeby hajsu trochę było. Dobra, na razie jeszcze nie jestem przeciążony, okej. Potem je sprzedam. Tutaj ktoś skręcił. O! Wskoczył prosto do leżanek Kera i go załatwił. Ludzie ze Skellige mają twardy charakter. Wskoczył na Nekera. Kolejny ślad. Wskoczył, kurde, zobaczył Nekera. Siup, 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 siup. Jakiś bydlak był. Co tu się dzieje? Czekajcie, pokażcie. Nie wrócił, żeby pozbierać strzały. Ten Ekkery spowolniły pościg. Aha, w młynie się kończy ślad. Przeszedł tędy, na pewno. O nie, tędy. Ciekawe, czemu łucznik tak bardzo chciał go zamordować. Detektyw Gerwant. Tu zarobił pierwszą strzałę, ale uciekał dalej. Ręka odbita na kamieniu. Szedł tędy. Szedł dalej. Już się zataczał. Hmm.
Stracił tyle krwi. Na pewno daleko nie zaszedł. Tu jest jakaś chata w ogóle. Nie da się chyba wejść do środka tej chaty. Stracił tyle krwi. Na pewno daleko nie zaszedł. O! Tu znowu dostał. Tym razem celnie. A gdzie się podział łucznik? Czekajcie, bo jakby on się na czerwono podświetla. To pewnie jeden z ludzi Hjalmara. A gdzie się podział łucznik? O, róg Hornwali jest. To jest ten na... Trole. Zaciągnęły go do jaskini. Ciekawe, czy jeszcze żyje. To pewnie jeden z ludzi Hjalmara. A gdzie się podział łucznik? To pewnie jeden z ludzi Hjalmara. Nie mogę jakby zbadać jego ciała. To jest dziwna sprawa. Łucznik też był ranny. Z trolem nie chcę walczyć, ale chyba muszę. Lodowy troll. No myślę, że na Igni jest chyba podatny. Tu coś jest. W ogóle to krwawienie jest zajebiste, nie? Jedna z lepszych rzeczy, którą można sobie do tego dać, do miecza. Czemu Quen nie używasz? Całą grę używam Quen. Teraz przez chwilę po prostu Ignisa użyłem. Coś się tam gotuje. Pewnie zupa. Zupa z trupa.
Gotujecie sobie? Ano, gotujemy, bo głodne. Hej, ty tam! No pomóż mi, woda robi się gorąca! Cicho tam! Rosół z chopa. Potrzebuję tego człowieka. Nie, człowiek wygrany od Melchytha. W zagadki. I to trudne. Zagrajmy o niego, o! Lubicie zagadki? No to zagrajmy o tego człowieka. Jeśli wygram, zabieram go ze sobą. Jeśli przegram, skakuję do Gara. To dobre! Do Gara bardzo dobre! Niebulgota! Pierwsza zagadka. Dużo je i dużo pije. Jest duży, chodzi i bije. To jest zagadka odwrotna do zegara. Zegar to nie jest. Wieloryb i troll. No to jest troll raczej, nie? Bo... Wiecie, no to jest... Odwrotna. Dobra, troll. Troll, rzecz jasna. Troll! Dobrze! Niech zada swoją zagadkę! Jestem lekki jak piórko, ale nawet troll nie wstrzyma mnie długo. Pepega. Siku? Zagadka za trudna! Człowiek oszukał! Wygrałem uczciwie. Głupie zagadki. Piórko, troll trzyma, nie siku. Ja bym powiedział, że oddech. Będzie odpowiedź podana, czy nie? Możesz iść. No tego nie kojarzę, tak. Kurde, już. Powietrze. Dam sobie no, radę. Oddech, powietrze, pewnie. Ja. Chodźmy stąd. Wszystko w porządku? Już nigdy w życiu nie pójdę do sauny, ale poza tym w porządku. Jaki jak czerwony. Mogę ci się odwdzięczyć za uratowanie życia? Co on taki w gorącej wodzie kąpany? Fialmara? Też jestem ciekawy, gdzie się podziewa on i cała drużyna. Coś musiało się stać, skoro nie przyszli mnie szukać po tym, jak zniknąłem w nocy. A właściwie po co ci Hjalmar? Krach przysłał mnie po Hjalmara. Na Ard Skellig będą wybierać nowego króla i wszyscy czekają na powrót młodego Anklejt. O, już nie paruje. Czyli już się zaczęło. Hjalmar władcą całego Skellige. Myślisz, że się nie nadaje? Hjalmar bywa nieodpowiedzialny, uparty i nigdy nie słucha rad, ale to świetny przywódca. Przyjaźnię się z nim od dziecka, z nim i z Cerys. Cerys też się zgłosiła. Cerys? Ale ona... Ona jest przecież... babą. Jest nieodrodną córką Kracha. A Krach? Poparł ją? Pozwolił jej wyruszyć na jakąś szaloną wyprawę? Nie był zachwycony. Zwłaszcza, że Cerys nic mu wcześniej nie powiedziała. Mnie też nie. A gdzie popłynęła? I kto był z nią? Na Spikerok. Sama. Sama? Psa krew! Gdyby tylko Hjalmar... Wiesz, czy już wróciła? Tak, wróciła. Poza tym udało jej się osiągnąć to, co zamierzała. Dzięki Bogom. Opowiedz mi o waszej wyprawie. Zaczęło się jak w najlepszych pieśniach, od porządnego sztormu. Żagle targało jak kawałkiem szmaty. Potem, kiedy już widzieliśmy brzeg, opadły nas syreny, jakby tylko czekały. Ale pewnie wyszlibyśmy z tego jakoś, gdyby nie Sternik. Sternik popełnił błąd? Raczej jego matka, wydając go na świat. Głupiec nasłuchał się bajań, napchał do uszu wosku i nie słyszał naszych ostrzeżeń. Co?
No i wpakował nas prosto na skały. Kilku zginęło, rannych musieliśmy ciągnąć na noszach. Pewnie... A syreny ciągle nie odpuszczały. Śpiew syreny, że... Hjalmar dołu w róg, ale zahipnotyzuje, nie? Za blisko zbocza i runęła na nas lawina. Włosku do uszu. Rzeczywiście mieliście pecha. I co było potem? Dotarliśmy do tego szaleńca z okrętu i w końcu rozbiliśmy obóz przy wieży strażniczej. I wyglądało na to, że na chwilę wszystko się uspokoiło. Dlaczego się odłączyłeś od drużyny? Czy gdzie Hjalmar chciał szukać giga... No to tutaj dwójeczkę. Dlaczego odłączyłeś się od reszty? Bo na nocnej warcie zobaczyłem, jak Egnar z Faroe kradnie Hjalmarowi róg Hornwala, którym odstraszaliśmy syreny i wymyka się z obozu, to poszedłem za nim. Nie mam pojęcia, co mu strzeliło do tego rudego łba. Tysiąc razy mówiłem Hjalmarowi, żeby go nie brać ze sobą. I co? Udało ci się go dogonić? Tak, w tych jaskiniach. Drani narobił takiego wrzasku, że ściągnął trolle. Myślałem, że mnie zeżrą od razu, ale najpierw wsadziły mnie do marynaty. Dziś uznałeś, że już czas i jak nic byłoby po mnie, gdybyś mi nie pomógł. Wiesz, gdzie Hjalmar chciał szukać giganta? Dowiedzieliśmy się, że ma swoje leże w jaskiniach nad wioską. Hjalmar chciał tam przeprawić się przez jezioro. Wigi Pomyleniec upierał się, że jest lepsza droga przez kopalnię, ale nikt nie chciał się pchać w łapy potworom. To mi wystarczy, bywaj. Czekaj, pójdę z tobą. Na szczęście trolle nie wzięły mojego łuku na podpalę. To on taki w gorącej wodzie kąpany. Dobrze, ruszajmy. No patrzcie, no nie mogę zbadać tego ciała. Dobrze znasz tę wyspę? Nigdy wcześniej tu nie byłem. Właściwie to nikt na Artskellig specjalnie ich nie lubi. Dobra. Ruszajmy. Nie chcę mi się teraz z nim gadać, bo tu nie możemy sobie przerywać przygody. O, i to jest coś, co uwielbiam w tej grze. Czyli to słońce, które tak wschodzi, te cienie, to jest coś fajnego. Oj, Folan. Kogo puka Gerwazy? Triss czy Yen? Triss. Znaczy, była puknięta Yen, ale... W ogóle nie da się chyba nie puknąć Yen, nie? To jest fabularna część przecież. Da się nie pukać? Ale to chyba trzeba by było ją wkurzyć i kazać jej płynąć tam. Czekajcie, nie. Moment. Nie wiem, już teraz nie wiem, co by trzeba by było, jakie podjąć działanie. Puk, puk, kto tam? Opuszczony dom. Jakaś łódka jest. Odwar skóroliszka, o. Kurwa, nie rozumiem. Nie mogę zbadać tej łodzi. Pewnie planowali ją naprawić. To jeden z ludzi Hjalmara. Wykrwawił się podczas ucieczki. Ciekawe, co stało się z resztą. Jakaś tutaj bitwa była. Ślady bitwy.
Bydlak, mocarz. Podnia? Kurde, coś chyba będę musiał zestartować grę. No. Gigant ich ścigał. Uciekali w stronę jaskiń. Jeden z nich się potknął, ale pozbierał się, zanim gigant go dopadł. Kolejny ślad. Geralt ma 100 lat? Geralt ma chyba ponad 100 lat. Dużo tej krwi. Teraz, jakby wiecie, z biegiem czasu. Przeszedł tędy, na pewno. Wiecie, no tam czarodziejki to zawsze żyły długo, nie? Po kilkaset lat i tak dalej. No chyba, że ktoś zabił. No a on został jeszcze zmutowany, jakby wiecie, jego ciało inaczej działa, nie? Muszę znaleźć inną drogę. Gigant próbował dostać się do jaskini, ale chyba zrezygnował. Szedł tędy. Swoją drogą taka czarodziejka to w sumie mogłaby żyć wiecznie. No, to znaczy, jeżeli ktoś ich nie zabije, no to co? To się większość po prostu albo się wyleczy czarodziejka, albo się odmłodzi. Na tyle głęboko, żebym nie rozbił się o skałę na dole. Serio? No to skok wiary. A on strzela do niej z łuku, tak? Ta się uniosła. Czekaj, myśmy skoczyli. Jakieś beczki. Beczki, beczuszki. Jak strzelam tak bez celowania? Nie no, po prostu tak działa ta gra. Że możesz celować, patrz, możesz tak zrobić, trzymając środkowy przycisk myszy, żeby strzelić w konkretne miejsce. A możesz po prostu szybko nacisnąć tak raz. I wtedy, jeżeli jest jakakolwiek postać, która jest zagrowana, no to w nią celujesz. Ja jestem kozakiem i nie muszę celować, dokładnie.
Czekajcie, bo tu jeszcze ciało jest. Ze śpiącym wampirem chyba nie. Czyste cięcie. Łeb pewnie wystrzelił na sążeń w górę. Ile to jest sążeń? Walczył do końca. Thorsten. Dużo? Wysoko? Jeden 9 metra to jest sążeń. W pizdu. I jeszcze dalej. O, ktoś jest. Słychać kogoś. Zasiekli ją. Pewnie we dwóch. Reszta drużyny poszła dalej. Ciekawe, ilu ich zostało. Jeden sążeń to 1,8 metra. No to ja mam ponad sążeń wzrostu. Jalmar stracił tu sporo ludzi. Arvidun Tordaroch. Tak się upierał, żeby z nami płynąć. Takie questy lubię właśnie, jakieś takie kogoś odnaleźć, potem gdzieś szukać po śladach, to mi się podobało w Wiedźminie zawsze. Jest kot, damy se kota, gdzie tu se go dać? Strop tunelu się zapadł. A można iść do góry. Tutaj skrzynka jest. Buty jakieś. A to można podpalić te beczki. A on strzela już do tych kurde harpi. Pakowali w nią pół kołczana. O cholera. Napierśnik, przez którego już nie mogę nosić więcej. Jakieś pożeracze są. A kurwa, oni będą wybuchać. Kurwa. Ale jak on wybuchł instant? Dziwna sprawa. Jak mają mało życia, wal igni. Ale to co, uchroni mnie przed wybuchem, czy jak? Czyste cięcie. Łeb pewnie wystrzelił na sążeń w górę. Walczył do końca. Thorsten. Zasiekli ją. Pewnie we dwóch. Reszta drużyny poszła dalej. Ciekawy, ile Jalmar stracił tu sporo ludzi. Arvidun Tordaroch. Tak się upierał, żeby z nami płynąć.
Strop tunelu się zapadł. No, zapiszmy sobie. Dobra, go. Kurde, na pięści, Gerwant! Te harpie, nie? To one sobie myślą, że kurde wygrają z mieczem. Halo, co tu robi drzewo? Jaki to poziom trudności? To jest najwyższy poziom trudności. La 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 la. A tu była zbroja gdzieś, nie? Czy buty były? A teraz tym razem lepsze buty są. W tym, a wtedy były niebieskie, a teraz są żółte. Wpakowali w nią pół kołczana. Ile przeszliście razy Wiedźmina, się pytacie? Niektórzy nie przeszli nigdy. Bo nigdy komputera nie mieli takiego, żeby odpalić Wiedźmina, no. Nie mówię tak, tylko to jest prawda, no. Słuchajcie. Ja akurat muszę wam powiedzieć, że... No, jak Wiedźmin 3 wychodził... To... No już miałem akurat wtedy nowego kompa. Którym mogłem sobie pozwolić, jakby wiecie, odpalić Wiedźmina i mi chodził, nie? Akurat w tamtym roku wtedy chyba jakoś tak go kupowałem. Czekajcie, ja go podpalę i zobaczymy, jak mówiliście. A to nic nie daje, że go podpaliłem. Wybuchnie. Robi tą animację czy nie? Jakie to jest zdupione. Noż kurwa, nie wytrzymam po prostu, nie. On działa na zbliżenie się postaci, no ale... Jezu, jaka pepega. Nie bierzemy oczywiście. Sensu. Gwoździe, klapy dla konia to nie.
Olej przeciw zwierzętom. Fajna sprawa. Pokaż, co umiesz. Wow. Trochę fuksem. Rozpłatał ją na pół. Ale miałem tego. Miałem Quen. Show me what you got. Męska kurtka, pewnie jeszcze przeciążenia. Olej weźmiemy. Góry nie bierzemy, za dużo waży. Dobra, idziemy na górę. Potrzebujemy klucza. Gdzie jest ten mój folan? Że co? Zakrwawione ziemie? Powieszone chłopy? No to gigant tutaj musiał nieźle urzędować chyba. O bogowie. Ze 20. Ale Hjalmara tu nie ma. No bo jest już w brzuchu. A nie, to jakieś pożeracze. Ja idę pod miecze, ale też teraz zacząłem chyba w alchemię pójdę. W znaki tylko poszedłem na razie w akcji. Do dialogów. Może pod igni. To wyszedł ten kurwa. Najgorzej. Uciekaj od niego. Uciekaj, bo będzie wybuchał. Odpaliłem wariata. Tam jeszcze pożeracz jest na zewnątrz. Ten do niego nawala w ogóle. Jestem tylko ciekaw, jak oni zaprojektowali tego. Tego mojego kurde folana całego. O ile tu hajsu. Czy on na przykład też by uciekł od wybuchającego pożeracza? Czy stałby jak debil? Build walka plus alchemia jest OP, właduj sobie skilla, co daje życie po wypiciu eliksiru. To jest po ulepszeniu zarąbiste. Wiedźmin jest nie do zarąbania. Bo nawet jak masz toksyczność, to użyjesz sobie tego eksilu, co ją neutralizuje i cyk, kolejne 25% życia. No tak, ja zaraz będę rozdawał, wiesz. Tylko jak jest jeden punkt do rozdania, to tak jakby on dużo nie zmieni, nie? Ja za chwilę level wbiję, to wtedy rozdam więcej punktów. Dużo starych tropów. Gigant musiał tędy często chodzić. Power Gaming? Tam Power Game. To jest jakbym grał pierwszy raz, wiesz, nie? To by było złe, że na przykład ktoś pierwszy raz podchodzi do gry, tego ja nie lubię i nie uznaję, że na przykład gra ma dzisiaj premierę, a ludzie już kurde czytają recenzje i poradniki, nie? Od ludzi, którzy już zdążyli przejść na przykład przed premierą. Wtedy się traci w ogóle jakby ta przygoda tej gry.
Bardzo mnie wkurzało, jak przechodziłem jakąś grę pierwszy raz, na przykład Gothica, i już pierwsze co, to już były spoilery, że ale nie idź w to, bo to jest przecież najsłabsze, najmocniejsze to jest to i to. Ja wiem, że chcieli mi pomóc niektórzy, ale jak się gra w jakąś grę pierwszy raz, to jakiekolwiek to jest doświadczenie, czy wybrałeś, znaczy ty nie wiesz, że wybrałeś źle. O, powiem tak. Bo skąd masz wiedzieć, że wybierając jedną z trzech broni, tą, którą wybrałeś, jest ona najsłabsza. Ty ją przyjmujesz i dla ciebie ona jest właściwą nagrodą. Dopiero gdy przejdziesz następny raz, albo ktoś, kto wybrał inną, ci powie, wtedy możesz porównać, nie? A że, a faktycznie, kurwa, to trzeba było inną wziąć. No chyba, że są gry, w których jest od razu podane jakby statystyki tej broni, nie? Ale w tych starych grach zauważcie, że ogólnie w RPGach, w większości RPGów nie macie możliwości jakby podejrzenia. Bo na przykład gość się zapyta, co chcesz, topór, łuk, czy powiedzmy miecz? No i ty sobie wybierasz, co ci się wydaje najfajniejsze dla twojej postaci, nie? A potem się okazuje, że miecz był kurde super hiper, miał obrażenia, a na przykład topór był bardzo słaby. Na przykład w MMO, w takim WoWie, to wiecie co dostaniecie, bo macie po wykonaniu questa już pokazane, sobie klikacie jaką nagrodę chcecie, nie? Tu się coś dzieje. Szperam po tych skrzynkach. Wiem, że niektórzy z was w ogóle tak nie robią pewnie w grach. Exploding ich w ogóle nie interesuje, ale jak już tu jestem, to sobie poszperam. Jak już tyle żeśmy przeszli. Gigant zszedł z gór. Wtargnął do wsi, a potem wyważył bramę od środka. Stychajcie, lubię kurwy! Bydlaku. Coward. No, uciekaj. Rudy. Rudy wariat. No to on musi być, bo przecież tam wszyscy rudzi w tej rodzinie. Folan! Byłem pewny, że nie żyjesz. Gdzie się podziewałeś? Cerys popłynęła na Speaker Rock. Sama. A ty nie mogłeś zaczekać? Musiałeś wymknąć się na wyprawę, jakbyś się bał, że ktoś ci ukradnie tego giganta. Cerys się zgłosiła? I co, pewnie wolałbyś płynąć z nią? Chciałbym przynajmniej móc zdecydować. Czekaj! Jeszcze ci nie podziękowałem, Geralcie z Rivii. Nigdy nie zapomnę, żeś mi przyszedł z pomocą. Czy wyobrażam sobie, żeby ktoś inny podkładał głos? Nie wiem, może Żebrowski tylko ze względu na to, że kiedyś grał w tym serialu i filmie, ale no na pewno da się zastąpić, tylko ciężko by było teraz już po tylu seriach sobie przyzwyczaić. Znasz mnie? Bardowie śpiewają u nas pieśni o tobie. No i ojciec mi opowiadał o twoich przygodach, kiedy byłem mały. Mówił, nie tylko wiedźmini zostają bohaterami, a dla chłopaka ze Skellige słona bryza i zimna woda to najlepsze eliksiry. Czyli ta pieśń o wiedźminie i czarodziejce to tobie, Geralt? Cóż... I tak już nie będzie wieśmina? Oczywiście, że będzie. Oczywiście, że będzie. A co ty myślisz, że nie będzie? Tylko teraz jest pytanie, czy w Wiedźminie kolejnym będzie Geralt występował. W sensie, może jako postać poboczna. Może to będą losy Ciri. Może losy, kurwa, nie wiem kogo. Gdzie reszta twojej drużyny?
Musieliśmy się przebić przez gniazdo syren, żeby tu dotrzeć. Po walce nad jeziorem została nas tylko garstka. A teraz trzech. Leif nieźle oberwał. Trzeba go będzie opatrzyć. On nie żyje. Co? Nie, tylko stracił przytomność. Sporo krwi z niego wytoczyły. On nie żyje, znam się na tym. Przysiągł na kości swoich przodków, że zatopi ten miecz w sercu giganta. Smutne. Ale zatopimy go. Idziesz ze mną? Głupie pytanie. Geralt, dołącz do nas. A, teraz to już kojarzę ten quest. Że mieliśmy razem zaatakować giganta. Widzę, że już to nie możesz się doczekać. Tak kojarzę. Coś mi świta tak jakby. Coś tak świta mi. Jakbym 3 lata temu grał. Mówię ci, jest wielki jak skurwysyn. To wspaniale. Aż nie mogę uwierzyć, że wreszcie go dorwałem. Posłuchaj, Wiedźmina. Tam głosem Rosza czyta Banaszek, lepszy Wiedźmin od Rozenka. A, to bym musiał ogarnąć. Fufu, powiedz mi, czy ty masz czasami wylew lekki? Bo ty tak spamujesz, że kurde... Naprawdę, Fufu, to, że ja tego nie przeczytałem na głos, nie znaczy, że ja tego nie przeczytałem. Ja to przyjmuję Geralt, do wiadomości, te wszystkie wiadomości, to, co piszecie na czacie, tylko na niektóre giganta. Reaguję, na niektóre nie. Osłaniam cię. Ustawię się tak, żeby mieć giganta na widoku. Muszę być lektorem. Dobra, słuchajcie, wchodzimy do leża giganta. Kurde, już godzina trwa ten... Jezu, ja za długie od materiały na te archiwum nagrywam potem. Ale w sumie jak ktoś chce, to se włączy taki... Coraz zimniej. Już blisko. Dobra, zrobimy tego giganta i... Ostrożnie. Jeden fałszywy krok i go obudzisz. Ja pamiętam, że ja tu problemy miałem, jak kiedyś grałem. Ej, szybko! Wypuśćcie mnie, zanim się obudzi! Chodźcie, kurde. Klucz na pewno gdzieś tu jest. Nie, czekaj. Wiesz, jak nazywają Wigiego? Pomyleniec. I nie bez przyczyny. Lepiej niech posiedzi w klatce, zanim nie skończymy z gigantem. Co? Zdurniałeś, Ancrate? Myślałem, że to twój druh. Tak, i dlatego wiem, do czego jest zdolny. Dobra, niech zostanie w klatce, kurde, lepiej. Skoro tak mówisz... W takim razie niech zostanie w klatce. Co? Nie zapomnę ci tego, Ancrate. Całą chwałę chcesz sobie przywłaszczyć? Wypuśćcie mnie natychmiast! Tam jeszcze ktoś stoi. A! Wiedźmin! Nie wiem, co się stało. Skraszował po prostu, tak o. Odczarowanie Umy nie było łatwe, ale dokonałem złego wyboru. Yennefer i wszystkich Wiedźminów.
było go wypuścić. Okazało się, że najbrzydszy człowiek na świecie wcale nie ludzie, ja nie wiem, czy wy rozumiecie. Jeżeli gra daje wybór i wy mi podpowiadacie, ale wybiorę co innego, bo pod to wy nie możecie mieć do mnie pretensji. Garaltowi, że Ciri przebywa i się to uszanować, że to ja przechodzę. Ja buduję moją historię i postać. Biorę od was czasem podpowiedzi i tak dalej, no ale no bez przesady, kurde. Byście już wszystkim sterowali. Wy sobie możecie, kurde, pitokiem posterować. No i co? I tak go wypuścił. No bo rozwaliła się ta klatka. No chyba cię powaliło. Powiedzcie, czyż ta gra nie jest wspaniała? No kurwa. Takie walki epickie z takimi gigantami. Siakrę. Ja w sumie nie wiem, czy w tej grze jakieś quick time eventy są. Tylko tak zawsze trzymam ręce na klawiaturze, jak są takie stęki. Już sam nie pamiętam. Chociaż nie, bo to tylko Wiedźmin 2 to miał quick time eventy. Epickie walki to są w God of War. Biedny Wiki. Tam niektóre to są do przesady. Ja grałem na tym największym poziomie trudności. To ta walka początkowa przecież w God of War, to znam od razu. Ja już zasnąłem przy niej, ja chyba godzinę walczyłem. A wtedy wszyscy moglibyśmy nie przeżyć tej walki. Dzięki za pomoc, Biały Wilku. Dopilnuję, żeby Skaldowie ułożyli pieśń o Geralcie, zabójcy giganta. Czy zaszczyt zabójcy giganta powinien mu przypaść? I on wtedy dostanie całą chwałę. No ale z drugiej strony, kurwa, czemu? Jak on dostanie zaszczyt, to wtedy Cerys... A oni będą konkurować? Ja bym chciał, żeby Cerys była, czyli nie dwójkę. Nie ma chuja, ja tutaj przyszedłem pół świata i ja go zabiłem. Lepsze to niż rzeźnik z Blaviken. Niech będzie. Chodźmy stąd. Chcę się rozejrzeć. Chcę się tu jeszcze rozejrzeć. W takim razie spotkajmy się na plaży przy porcie. Gerwant, ten co giganta po głowie bił. Klucz do klatki z Wigim. O cholera. Ale on umarł? Gdzie jest Wigi? No właśnie nie wiem, po co jest ten klucz. Tutaj był, nie? A dało się na przykład... No nie, no jak? No to po co ten klucz tak naprawdę? Może fabularnie go tu dodał, że po prostu gigant sobie go schował i tyle. Wskrzeszenie? Nic nie wskrzeszamy, bo owsiak wskrzeszał. Ale nie da się skradać, Labet. Bo ty jak wchodzisz tutaj, patrz, już tutaj łapie cię cutscenka, tutaj. To nie ma się jak tam skradać. A po cutscence zaczyna się walka. Nie? A, no to chyba, że
Skraszowała mi gra i włączyłem, już była walka. Chyba że przez crasha. Coś takiego jest. Że od razu mi tak jakby walkę załadowało. No to tak było, no. Tararira taratonga. Ja wam powiem, że na dłuższą metę ten... O kur... Watony Hawk. Ja wam chcę powiedzieć, że na dłuższą metę te Skellige to akurat taki Resident Sleeper, nie? Bo tak... Ta muzyka to tak smętnie gra cały czas. Czas skończyć tę Skellige i wydupiać stąd. Jednym się bardzo podoba ta kraina, a mi tak średnio. Dlatego ja się tu nie będę skupiał na nie wiadomo ilu zadaniach. Dla fanów, tych, którzy lubią pływać, to tu jest, zobaczcie, ile jest pytajników na wodzie i do pływania, i do nurkowania. No ale jakby ja tutaj, nie trafia do mnie to, nie wiem dlaczego, no jakoś tak. Czekajcie, bo ja muszę pomóc rozwiązać sprawę sukcesji Skellegijskiego tronu. To gdzie ja muszę, do kogo iść? To jest też związane z pobocznym zadaniem? Keltrolde po prostu? Dobra. Gdzie są zadania? Postać ma do rozdania jeden punkt. Dobra, tym się zajmiemy zaraz. Nowe poszukiwania się pojawiły. Rysztunek niedźwiedzia. Jakiś ładny topór. Topór? Poważnie? No. A, to jednak prawda, co o tobie mówią. No, topór dla dziecka myślę, że jest spoko sprawą. Na pewno to będzie się ucieszy. Te pytajniki wydają się, ale strasznie szybko się zbiera. Dobra. Przewinął puentę. Ja nie przewinąłem, bo ja nie mam wpływu na to, co oni gadają. To przeskoczyło samo. Dobra, moi drodzy, przerwa.